Jesteśmy w sali Wrocławskiej Rady. To jedna z najważniejszych sal we wrocławskim ratuszu. Jest z epoki, dlatego ta podłoga tak efektownie skrzypi. To tutaj podejmowano najważniejsze dla wrocławian decyzje. To tutaj obradowali rajcy i to tutaj rozegrała się jedna z największych tragedii w średniowiecznym Wrocławiu. A zaczęło się od tego, że w roku 1413 Wrocław nawiedziła klęska głodu. Jeśli głód w średniowieczu, to także zaraza. Zmarło naprawdę wielu mieszkańców Wrocławia, zmarło także kilku radnych. Co dla jednych jest tragedią i problemem, dla innych jest doskonałą okazją. Otóż pozostali przy życiu rajcy miejscy postanowili dokoptować do rady swoich, jak to się mówi, krewnych i znajomych. Kiedy dowiedział się o tym król Zygmunt Luksemburski, a pamiętajmy, że Wrocław wtedy podlegał Pradze, był częścią Czech, zaczął słać listy do rady miejskiej, żeby tego jednak nie robili. Rajcy nie przejęli się ostrzeżeniami króla i zrobili swoje. Dołączyli do rady kilku swoich krewnych i znajomych. Król się zdenerwował i podniósł wrocławianom podatki. W kasie miejskiej były pustki. Wrocław był po prawdziwych dziejowych klęskach. W związku z tym podniesienie podatków było katastrofą dla wielu wrocławskich mieszczan. A doskonale zdawali oni sobie sprawę z tego, czyja to jest wina. Tak, zawinili rajcy, którzy obradowali w tej sali. 17 lipca 1418 roku doszło do zawiązania spisku w kościele świętego Klemensa na Nowym Mieście. Ten kościół już dziś nie istnieje, ale wtedy zwany był kościołem Polaków i Rybaków. Umówiono się, że kiedy tłum wyruszy na ratusz, sygnałem do ataku będzie dźwięk rogu. I faktycznie nazajutrz liczny tłum, mówi się o 100, a nawet 200 buntownikach. Co do jednego, kronikarze są zgodni, była wśród nich jedna kobieta. Ten tłum pojawił się na wrocławskim rynku od strony ulicy Świdnickiej, zagrał róg, ale spiskowcy najpierw poszli do piwnicy Świdnickiej pokrzepić się dla kurażu kufelkiem piwa. Po czym ruszyli na ratusz pod wodzą bednarza Jakuba Kreuzberga. Przerażeni radni schronili się w tej właśnie sali, przekonani, że są bezpieczni. Spiskowcy włamali się do ratusza, ale tutaj, w tej sali, drzwi były naprawdę solidnie zabezpieczone, tak jak te drzwi, którymi przed chwilą wchodziłem do sali. Były obite solidną, żelazną blachą. Niestety, rajcy nie przewidzieli jednego. Był w tym wszystkim słaby punkt. To były tajne drzwi, które prowadziły do kaplicy ratuszowej. Zaraz je pokażę. Oto tajne przejście, którego nie powinni znać spiskowcy. Tędy wrocławscy radni chodzili do kaplicy na górze na mszę przed rozpoczęciem obrad. Wyobraźmy sobie grozę sytuacji. Rajcy już wiedzą, że nie mają szans. Drewniane, słabe drzwi ulegają szybko toporom rzeźników i bednarzy.
na pamiątkę tych wydarzeń, spójrzmy tutaj, zostały dwie belki z oryginalnych drzwi ze śladami toporów spiskowców. Do pomieszczenia wpada rozjuszona tłuszcza. Najmłodszy z rajców, Jan Megerlin, ucieka, przebija się przez tłum i zmierza w stronę wieży. Zaczyna wbiegać po schodach. Niestety jego tropem podąża jego kuzyn Georg Radburg. Tu przestały się liczyć już więzy krwi. Georg Radburg dopada Megerlina, wyrzuca go z wieży. Na dole czeka tłum z uniesionymi do góry pikami. Tej operacji młody radny nie przeżył. Natomiast tutaj dzieją się nadal rzeczy straszne. Podejdźmy do okien. W sali Wrocławskiej Rady dochodzi do dantejskich scen. Rozjuszony tłum bije rajców i wlecze ich do okien. Otworzył je i wtedy doszło do pierwszej na terenie Królestwa Czeskiego defenestracji. W Pradze defenestrację przeprowadzono dopiero rok później, w roku 1419, a zatem Wrocław był pierwszy. Rajców wyrzucono na plac ratuszowy pod wrocławski pręgierz i tam rozjuszony tłum obcina im głowy. Obcina im głowy mieczem ceremonialnym, który miastu podarował ojciec Zygmunta Luksemburskiego, Karol Luksemburski. Król wpada we wściekłość. Odczuwa to jako osobistą obrazę. Postanawia dokonać zemsty na buntownikach. Przybywa do Wrocławia w roku 1420. Dochodzi do pokazowego procesu. 23 buntowników zostaje skazanych na śmierć. Ci, którzy zbiegli, mają szczęście. Niektórzy z nich zostają też skazani na banicję. Do egzekucji dochodzi w tamtym rogu ratusza, niedaleko kościoła świętej Elżbiety. Jest to skomplikowana operacja logistyczna. Cały placyk otacza tłum wrocławian. Nie wiadomo, czy nie dojdzie do buntu. Trzeba było tamto miejsce wyizolować, a kaci musieli działać bardzo sprawnie. Głowy skazańców już po egzekucji zostały ugotowane w smole, zatknięte na piki i wystawione na murach Wrocławia na przestrogę dla buntowników. Kiedy dziś idziemy przez plac przy kościele świętej Elżbiety, depczemy po ciałach buntowników z roku 1418. Król pozbawione głów trupy kazał pochować pod wijącą się ścieżką przez cmentarz przy kościele świętej Elżbiety, tak aby buntownicy byli poniżani i deptani po wieczne czasy. Nie każdy wie, że we wrocławskim ratuszu jest jeszcze jedna pamiątka po buncie z 1418. Zapraszam na schody, którymi buntownicy wdarli się do sali Rady Wrocławskiego Ratusza. Idziemy pod prąd. Oni zbiegali z góry. My idziemy w przeciwnym kierunku. I cóż tutaj mamy? Ano postać wrocławskiego kata. W roku 1930, czy parę lat później, wrocławski artysta Jarosław Fonka, znakomity kowal, dostał zlecenie na wykonanie w wrocławskim ratuszu ozdobnych krat, kinkietów i wielu innych ornamentów. Pozostawił po sobie pamiątkę w postaci wrocławskiego kata. Uwaga, uwaga, ten kat ma twarz Jarosława Fonki. Dlaczego? To zagadka, której chyba już nigdy nie wyjaśnię.